Witam ewentualnych słuchających. Dzisiaj również poruszę sprawę zaginięcia i tak jak ostatnio będzie to sprawa ze stanu Michigan w USA, a dokładnie chodzi o zaginięcie Paige Renkowski. Paige urodziła się 2 lutego 1960 roku w Lansing. Kiedy zaginęła, miała 30 lat. A było to konkretnie 24 maja 1990 roku. Paige ogólnie była uważana za osobę żywiołową, z wyobraźnią, z poczuciem humoru. Była też pracowita, rodzinna, ale jednak miała w życiu sporo trudności. Z pieniędzmi czasem było krucho, nie bardzo wiedziała, co chce w życiu robić. Mimo że chciała założyć swoją własną rodzinę, jakoś nie układało jej się w związkach. Miała też nieszczęśliwy wypadek. Podczas pracy na jakimś targu w jej pobliżu wybuchł pożar. Nie znam szczegółów, ale wiadomo jest, że palił się tam jakiś tłuszcz i ona bardzo w tym zdarzeniu ucierpiała. Doznała poważnych oparzeń, szczególnie ramion i kolan. Po tym miesiącami wracała do zdrowia. Poza tym miała też jakieś poważne zabiegi na kolanach. Jedno z nich zostało wymienione, w drugim wstawiono jakieś śruby. I być może to też jest konsekwencja tego pożaru, nie jestem pewna. W każdym razie były to poważne sprawy, ale mimo tego ona się nie poddawała, zachowywała humor. Poza tym była też osobą pomocną, jeśli chodzi o swoich bliskich. Chętnie pomagała rodzinie i przyjaciołom. Lubiła też dzieci. Właśnie w swojej okolicy była wręcz znana z tego, że opiekowała się dziećmi. Natomiast w ostatnich latach przed jej zaginięciem wydawało się, że życie zaczęło się jej lepiej układać. W 1987 poznała Steve'a DeBrabandera, którego uważała za tego jedynego i jakiś czas później zaręczyli się i zamieszkali razem. Poza tym zaczęła pracować jako pomoc nauczycielki, czy też zastępcza nauczycielka i swoją przyszłość właśnie wiązała z nauczaniem dzieci, szczególnie niesłyszących. Tego konkretnego dnia, 24 maja, czyli dnia, w którym zaginęła, wiadomo jest, że Paige odwiozła swoją matkę na lotnisko w Detroit. W drodze powrotnej miała zamiar zatrzymać się w miasteczku Canton, aby odwiedzić koleżankę. Potem około 14:30 ruszyła w dalszą drogę do domu, do miejscowości DeWitt, gdzie mieszkała ze swoim narzeczonym. Odwiedziła jeszcze sklep, w którym kupiła czasopismo i piwo. Została zapamiętana m.in. ze względu na dosyć wyróżniający się strój, a dokładnie miała na sobie białą bluzkę bądź koszulę, luźne kolorowe spodnie z motywem w kwiaty, a na szyi długi naszyjnik z koralików. Ostatni raz widziano ją niedaleko miejscowości Fowlerville po godzinie 15 na poboczu drogi 96, w pobliżu samochodu, który wtedy prowadziła. Był to srebrny Oldsmobile z 86 roku. Znalazło się potem kilku świadków. Niektórzy widzieli ją rozmawiającą z czarnoskórym mężczyzną. Byli też tacy, którzy widzieli tam dwóch mężczyzn. Według niektórych miała też gestykulować, jakby była wzburzona. Niektórzy ze świadków wspominali też o ciemnoczerwonym czy też bordowym samochodzie typu van bądź furgonetka, który miał stać w pobliżu. Parę godzin po tym, było prawdopodobnie po godzinie 19, jeden ze świadków, który widział Paige rozmawiającą z czarnoskórym mężczyzną wcześniej, ponownie jechał tą drogą i zdziwiło go, że samochód nadal stoi w tym samym miejscu. Zaniepokojony wezwał policję. Okazało się, że w samochodzie nikogo nie ma.
Drzwi od strony kierowcy były zamknięte, ale nie zablokowane. Klucze zresztą tkwiły nadal w stacyjce. Silnik pracował, radio było cicho włączone. Wewnątrz samochodu znajdowała się torebka, gazeta i piwo, które wcześniej kupiła, oraz buty, które tego dnia miała na sobie i które podczas jazdy musiała zdjąć. Nie było natomiast śladów, które wskazywałyby na jakąkolwiek walkę, więc mimo niepokojących okoliczności nie uznano samochód za związany z jakimś przestępstwem i pozostawiono do odholowania, sądząc, że kierowca pewnie porzucił go z własnej woli w związku na przykład z jakąś awarią, choć niby nic nie wskazywało na to, by samochód był zepsuty. Nie wiem, ile czasu minęło, zanim stwierdzono, że sprawa jest poważniejsza i podjęto działania w tym kierunku. W każdym razie zaczęto wtedy szukać świadków, zdjęto z samochodu odciski palców, które jednak nie znalazły dopasowania w bazie danych. Rodzina i narzeczony również zaangażowali się w poszukiwania, zaczęli rozprowadzać plakaty, rozmawiali z prasą. Steve ponoć jakiś czas jeździł w miejsce, w którym zaginęła, obserwując tam przejeżdżające samochody w poszukiwaniu tego bordowego vana, który był widziany na miejscu zniknięcia, i widząc podobne samochody, starał się spisywać tablice rejestracyjne. No ale niestety te wszystkie działania nie przynosiły oczekiwanych skutków. Według rodziny było niepodobne do niej, żeby się zatrzymywać przy nieznajomych. Stąd były pomysły, że mógł to być albo ktoś, kogo znała, choć szkice zrobione na podstawie zeznań świadków nie przypominały rodzinie nikogo, kogo by młoda kobieta mogła znać. Podejrzewano też, że ktoś w jakiś sposób wymusił na niej zatrzymanie się, na przykład udając policjanta i błyskając odznaką, ponieważ zdarzały się zgłoszenia od innych osób właśnie tego typu zdarzeń, albo wymuszono na niej zatrzymanie w jakiś inny sposób. Opcja, że z własnej woli odeszła, też jest raczej nieprawdopodobna i ze względu na podejrzane okoliczności zniknięcia, a także ze względu na to, że nie było ku temu powodów. Życie jej się zaczęło całkiem dobrze układać. Była związana z rodziną, była blisko z matką, miała narzeczonego, w planach był ślub. W banku miała też, z tego co wiadomo, sporą sumę pieniędzy, których nie wypłaciła. Także nic nie wskazywało na to, że mogłaby z własnej woli odejść. I prawdopodobnie w 1999 roku na policję przyszedł anonimowy list, w którym autor twierdził, że ma pewne informacje, które mogą pomóc w tej sprawie. Osoba ta twierdziła, że sama nie ma z tym nic wspólnego, a tylko o tym coś słyszała i nie jest pewna, czy to jest prawda, ale uznała, że chce się tym podzielić i że warto to po prostu sprawdzić. Do listu dołączona była mapa z zaznaczoną trasą, którą rzekomo porywacz bądź porywacze mogli wieść Page. Nie wiem, czy i jak wtedy to sprawdzono. No na pewno nie było tam jakiegoś też określonego, chyba konkretnego miejsca, w którym ewentualnie można by było szukać, więc poszukiwania nie należały do najłatwiejszych. Ale wiadomo, że w 2011 roku ponownie przeglądano akta sprawy i postanowiono podjąć działania właśnie na podstawie tego zgłoszenia i tej mapy. Przeszukiwano jakiś tam teren, właśnie określony mniej więcej na tej mapie. Nic jednak nie znaleziono. Innym zastanawiającym tropem jest zeznanie osoby, która zgłosiła, że widziała coś, co mogło być związane z tą sprawą, ale miało to miejsce w zupełnie innym rejonie i w sporej odległości
od miejsca zniknięcia, a mianowicie w okolicy Glasgow. Ta osoba zwróciła uwagę, przejeżdżając właśnie gdzieś w tamtej okolicy, na pewne zdarzenie, gdzie trzech czarnoskórych mężczyzn prowadziło kobietę białej rasy, która była blondynką, miała jakąś białą bluzkę, a w pobliżu miały stać dwa samochody, w tym jeden, który odpowiadałby opisowi wspomnianego samochodu, który widziano w miejscu zniknięcia Page, czyli bordowego samochodu typu van. Co jeszcze zdziwiło w tej sytuacji kierowcę, to, że jeden z mężczyzn miał mieć na sobie wełniany płaszcz, mimo że temperatura była o wiele za ciepła na taki ubiór. Natomiast czy to mogło mieć związek z Page? Nie wiadomo. Nie znalazłam też szczegółów co do daty i godziny, w którym to zdarzenie miało miejsce. W każdym razie jest to około 7 godzin jazdy samochodem od Farwellville, więc nie byłoby to takie nieprawdopodobne chyba. Natomiast czy to zostało sprawdzone, to tego też już nie wiadomo. Być może tak. Podobno policja sprawdziła nawet ponad 1000 różnych wskazówek, z których jednak no nic konkretnego nie znaleziono, nie dowiedziano się. Były osoby, które podejrzewano w związek z tą sprawą, jednak nikogo nie oskarżono, nie znaleziono żadnych no, takich konkretnych dowodów, które można by wykorzystać. Obecnie niektórzy z nich już nie żyją. Matka Page, Ardis, do końca życia prowadziła działania, które mogłyby pomóc odnaleźć córkę. Angażowała się także w inicjatywy, które na celu miały pomóc innym ludziom, których bliscy zaginęli. Ardis podobno jakiś czas po zaginięciu córki miała już przeczucie, że ona nie żyje, ale bardzo chciała dowiedzieć się, co się jej przydarzyło i ją odszukać i zrobić jej godny pogrzeb. Niestety jej życzenie się nie spełniło, zmarła w 2017 roku. Jedna z sióstr Page podjęła się kontynuowania misji swojej matki. Natomiast ojciec zmarł dużo, dużo wcześniej, w roku 1994. I to tyle na temat kolejnej tragicznej sprawy. Do usłyszenia być może innym razem. Pozdrawiam.